Panowie, tradycyjnie w naszym programie, już tak to ustalamy, zaczynamy od tego, co najbliższe sercu, czyli od reprezentacji Polski, ale dzisiaj zrobimy taki zrozumiały, myślę, wyłom, różnicę. No, wszyscy jeszcze żyjemy tym, co działo się wczoraj, tą akcją reanimacji Christiana Eriksena, całą tą sytuacją, kiedy cały świat oglądał ten dramat, na szczęście możemy powiedzieć z happy endem. Nie chcę dyskutować na temat tego, czy piłkarze mają za wielkie obciążenia, bo wiemy, że zawodowy sport niesie ogromne ryzyko za sobą. Natomiast chcę zapytać was, jak wy to przeżywaliście i może też kiedy graliście w piłkę, może mieliście gdzieś styczność z taką dramatyczną sytuacją? No ja niestety jako piłkarz nigdy się nie spotkałem tak bezpośrednio z taką sytuacją, jaką wczoraj mieliśmy mogli oglądać i z jaką wczoraj mieliśmy do czynienia. No na pewno są to bardzo trudne, ciężkie chwile. Zresztą można to było zaobserwować po raz kolejny, bo to nie jest taki pierwszy przypadek na piłkarskich boiskach, że piłkarz doznaje takiego no urazu. Na szczęście wszystko, tak jak już powiedziałeś, doskonale o tym my wszyscy wiemy, że zakończyło się to bardzo szczęśliwie dla Eriksena i bardzo dobrze, że tak to się wszystko skończyło. Natomiast ja to odbierałem no, w sposób taki, jak chyba myślę wszyscy, no, po prostu łzy cisnęły się do oczu i rzeczywiście sytuacja była mega trudna. Na szczęście ta pomoc udzielona została w sposób bardzo szybki. Wiesz, myślę, to zachowanie piłkarzy, Dani, zwróćcie uwagę, świetne, że zrobili taki cudzysłów zachowali się spaler. Po prostu jak rodzina. I też jest... wiemy, że kapitan Kier udzielił błyskawicznie pomocy, by Eriksen nie udusił się językiem. Potem pojawiła się jego żona i też tutaj bramkarz Schmeichel i kapitan Kier jakby ją wspierali. No to po prostu dramatyczne momenty i też myślę wspaniałe zachowanie i kolegów z zespołu. Wiesz, no naprawdę jak jeszcze o tym cały czas teraz i mówisz o tym zachowaniu kapitana, ta żona na boisku, prawda, to ciarki po prostu przechodzą jeszcze raz, bo to są rzeczy bardzo rzadkie, wręcz niespotykane, no ale jednak to jest, tak jak powiedziałeś, no duże obciążenia dla organizmu i kto wie, czy no tutaj gdzieś po prostu nie popełniono wcześniej jakiegoś błędu, ale to myślę, że teraz jak już jest w tym szpitalu, który jest położony na szczęście bardzo blisko stadionu, bo o kilkaset metrów, tak. Więc na pewno dojdzie do specjalistycznych badań i wszystko niebawem się wyjaśni. Tomek, twoje spojrzenie na tą, no jednak dramatyczną sytuację. Znaczy, na pewno nie jesteśmy lekarzami i ciężko tutaj wyrokować, czy to jest przez to, że tych meczów w każdym sezonie jest duża ilość, bo tak naprawdę tych przypadków w historii piłki to nie ma nawet 100, tylko tych przypadków jest kilka. Tak? Mamy przypadek tutaj, co sobie zaznaczyłem, to jest Mark Vivien Foe, Kameruńczyk i Niklos Feher, takie, które najczęściej, takie głośne nazwiska, gdzie ta tragedia się rozegrała, ale u jednego okazało się, że miał wadę serca. No tutaj w tym przypadku, z tego co informacje wszystkie były podawane, no to dostał normalnie zawał. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, czy przejściem przez wielu sportowców COVID-a, bo tego tematu nikt nie podjął. Nikt nie wie, jak reaguje organizm po tej ciężkiej chorobie przy dużym wysiłku. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że diagnoza i te badania teraz pokażą, bo wydaje mi się, że jednak COVID spenetrował niesamowicie zdrowie wszystkich ludzi, no ale jeszcze ludzi, którzy są codziennie, którzy ich organizm jest codziennie w ogromnym wysiłku, no to jednak ma jakiś wpływ, tak? No bo słyszymy, że ten COVID zostawia niesamowite szkody w organizmie i ten organizm osłabia, więc nie wiadomo, czy to nie jest powodem. Dwa, no tragedia jest ogromna, no cała rodzina na trybunach, mecz w Kopenhadze, no to wiesz, no współczuję tej małżonce, bo nie wiem, co ona przeżywała tak naprawdę, bo nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jeżeli widzimy ten szpaler, jeżeli widzimy, że jest uderzany defibratorem, ja akurat w swojej karierze miałem taki przypadek, co prawda nie zawodnika, ale człowieka ze sztabu, profesora takiego Christosa Papadopoulosa od przygotowania fizycznego, kiedy kontuzjowani, pamiętam, chyba był Tomek Wałdoch i Ebe Sant, mieliśmy trening indywidualny na siłowni. I nasz człowiek od przygotowania fizycznego dostał zapaść przy nas i tak naprawdę uratował go lekarz klubowy, który na każdy trening, przez to, że wcześniej miał problemy z sercem Gerarda Samoa, nosił defibrator.
i on tylko po prostu podbiegł do nas na siłownię z boiska treningowego, gdzie trenował pierwszy zespół. I zanim dojechała karetka, zdążył go uratować tym defibratorem. I chyba od tego czasu w Niemczech na każdym treningu jest obowiązkowy ten defibrator, nawet na treningu, bo na treningu jest na stałe lekarz. I było to ciężkie przeżycie, tak? No bo stoisz obok i nie jesteś w stanie mu pomóc. Okazało się, że miał niedrożność żył, o ile fachowo tak wiem, że to się nazywa. Miał założone bypassy w klatce piersiowej. Dzisiaj niesamowicie funkcjonuje, rozmawiałem z nim ostatnio. Dobrze się czuje i pracuje dzisiaj z Jackiem Góralskim w jego zespole. Po prostu, tak myślę, życzyć zdrowia i zamykając temat właśnie Christiana Eriksena, po prostu jak najszybszego powrotu, już nawet nie mówmy na razie do sportu, tylko że do zdrowia. Zawale, nie wiadomo, czy to jest realny powrót do sportu. Wiesz, tutaj dzisiaj to ja bym bardziej mówił w kategoriach rewelacyjnie, że to tak się skończyło, bo wiesz, jeżeli jesteś w szpitalu i pod opieką, no to już wiedzą, na pewno zostanie tak zdiagnozowany przy dzisiejszym rozwoju medycyny, że na pewno będą wiedzieć, co się stało. I ja bym w takich przypadkach w ogóle nie myślał na razie o przyszłości, tylko się trzeba cieszyć z każdego dnia spędzonego z rodziną.